W swoim całym długaśnym życiu pomyliłem się jedyny raz. Od Nowego Jorku po Seul, wszędzie gdzie się pojawią, przyjmowani są z honorami, jakby w ich żyłach płynęła krew, co najmniej błękitna. Splendor, szampan, kwiaty, drogie damy, czyste toalety, kawior, kokaina, uściski dłoni, wybielone uśmiechy, płótna, jachty, samoloty. To jest teraz ich świat. Ja pamiętam coś zupełnie przeciwnego. To było jeszcze przed tym całym wariactwem. Była hala, były elektrośmieci i był szczękościsk. Legendarny dziś szczękościsk. Samyśkie początki. Stwierdziłem wtedy, że nic z tego nie będzie. To był właśnie ten jeden, jedyny raz, kiedy się pomyliłem. Był tam też ten reżyser, nazwisko mi uciekło, niby kręcił dokument, ale chyba sam nie wiedział, o czym to ma być. Z tego, co wiem, to zmarł tragicznie kilka miesięcy później. Może sobie pluć w martwą brodę. Dziś byłby bardzo bogatym człowiekiem. Jakby nie patrzeć na gro materiały o początkach legendy. Film nie został nigdy zmontowany, ale zachowało się trochę materiału. Czym jest dla mnie performance? Myślę, że dla każdego performance jest czym innym. Dla mnie performance to idealny środek dla wyrażania uczuć tu i teraz. W tym momencie jestem twórcą i dziełem sztuki. No i nie pozostawiam po sobie żadnej rzeźby, żadnego obrazu. Po prostu ja jestem tą rzeźbą, tym obrazem, tak. No tym jest dla mnie performance. Chociaż wiem, że każdy performer powiedziałby co innego. Baton na pewno powiedziałby co innego. Trzeba orać z gruntem. Odbiorca musi czuć po wyjściu, że miał intensywny kontakt ze sztuką. Że dostał ją w mordę. No i właśnie to działa. Tylko czymś takim wygrałem Prowokalia. Prowokalia to jest wielkie święto w naszym środowisku. Jak wygrasz Prowokalia, to od razu jesteś na ustach wszystkich z branży. No, startowaliśmy z Batonem solo w zeszłym roku. My czujemy, że dotykamy. Że ludzie mogą coś z tego wynieść, wiesz, że no po prostu trzeba rozpizdrzać i tyle, no. Tegoroczną edycję Prowokaliów wygrywa Samantha Bridge z Estonii! Brawa! No niestety nic nie wygraliśmy. No i tak od słowa do słowa pogadaliśmy z Batonem. Okazało się, że jesteśmy z tego samego miasta. Mieszkamy też niedaleko siebie. No to przygotowałem wszystko, załatwiłem salę prób. Lara później dołączyła. Właśnie wujek powiedział, że
Igor ze swoim kumplem mają jakiś klub, no i że tam trenują. No i właśnie ja tam raz poszłam, tak sobie zobaczyć, no i to było, no to było dziwne, ale bardzo ciekawe. No i tak już zostałam. Laura wzięła się trochę z przypadku, ponieważ jest kuzynką Igora. Przyglądałaś się temu, co robimy. No i stwierdziliśmy, że jej zdanie nas stymuluje. Mamy taki zewnętrzny ogląd tego, co robimy. Były to takie na tyle ciekawe sugestie nieraz z jej strony, że zaproponował jej Igor udział. Ja się zgodziłem. No i tak powstał Szczękościsk. Lepiej zapamiętajcie te nazwy. Ja tu na chwilę chciałem tylko z synem pogadać. Słuchaj, Igor, wy naprawdę musicie to wcześniej tutaj skończyć. Nie dorobili mi tego klucza. Rozumiem, że ja jutro mam tutaj klienta i muszę wziąć od ciebie na tego. Zresztą, dzisiaj też chyba skończyliście to wszystko, co macie do skończenia, nie? Jeszcze ja nie zdążyłem pokazać. No Szczepaton nie zdążył. O Boże, no to w środę się możecie spotkać, nie? I co dokończycie w środę. Przepraszam. Mam nadzieję, że jesteśmy dogadani. Kto jest liderem w Szczękościsku? No. Ja. No ale właśnie, Baton czasem też przejmuje pałeczkę i tutaj różnica zdań, konflikty. On chce gradobicie, no ja wolę trochę kontemplacji. Wiesz, on by chciał tak intelektualnie gilgotać, a ja nie będę gilgotał. Konflikt ze względu na dużą liczbę ofiar, zwłaszcza po stronie ludności murzyńskiej i ilość uchodźców zmuszonych do opuszczenia domów, jest przez część organizacji humanitarnych określany jako ludobójstwo i czystki etniczne. No i tyle. Ile tego jest? Sześć. No to mamy sześć aktualnych konfliktów zbrojnych na świecie. I co? Zabieramy głos w sprawie któregoś z nich? No to może ten Pakistan. Nie jestem żadną artystką. Śpiewam trochę. I chłopaki mówią, że dobrze wokalizuje. No i czasami to się po prostu przydaje. W ogóle lubię śpiewać, zawsze śpiewałam. Co jest dalej, nie przerywaj. No dalej. Chodź pan. Tu. I pan. To. Tu są fakturki. Pan tu podpisze. No i kiedyś brałam udział w takim programie od przedszkola do Opola, ale nic się nie wydarzyło. Znaczy nic nie dostałam. Nie, bo oni tam wszyscy oszukują po prostu. Bo tam ten pan, który jest za scenografią, to on tą korbką, on sobie manipuluje, jak chce, od oklaskomierza. No i tak. No. Jesteś księgową, czyli na co dzień twoja praca jest biurowa, siedzisz za biurkiem. Może to jest jakaś odskocznia dla ciebie, żeby wyjść z tego biurka i coś zrobić innego, trochę się wyszaleć. To chyba to nie o to chodzi, to znaczy to jest coś takiego trochę poza. Po co ci Szczękościsk?
żeby żyć. Tak sobie różnie nazywam to miejsce, w którym się teraz znajdujemy. To moja twierdza. Tutaj mieszkam, tutaj pracuję, tutaj przede wszystkim tworzę. Można tak powiedzieć, że to takie połączenie Kamelotu z Louvrem. 47 metrów kwadratowych inspiracji. A coś więcej nam opowiesz o swojej pracy? No wiesz, no z czegoś trzeba żyć. Zdjęcia do... supermarketowych gazetek same się nie zrobią. Nie? Co wiesz? Dzisiaj robię sportowy. Muszę zrobić tak, żeby ludzie między pierwszym daniem a drugim, oglądając gazetkę, chcieli na przykład kupić tę paletkę. No. Te płetwy, kask, bidon. No, teraz jeszcze mi został. Zostały mi spodenki, ale to już zrobię na. To już zrobię na modelu. Jesteś gotowy, Rafał? No, już idę, czekaj. No? I co, w pozycji, czy na stojąco? No tak, jak możesz. Tak to jakbyś... już jakbym się zmęczył, co? Że no. Trochę. Jakbyś się tak odpoczywał. Jak z tych teledysku, jak z teledysku. Oj, jest. No uważaj, nie wiem, czy... Sorry. Tak, na ciebie. Tak? Dobra. Groźna mina? Wiesz co? A teraz zrób taką, zapraszam do biegania. Normalnie. Okej, okay, czekaj. Trudne. No. Rafał, powiedz nam, jak się pracuje z Igorem. Jest wymagający? Nie, no to ja myślę, że to jest dobry artysta, wiesz. No, próbujemy się docierać, to jest nasza druga praca, ale... No wiesz, no próbujemy robić swoją robotę najlepiej jak możemy, nie? No poza tym Rafała wybrałem też z tego względu, jest wysoki, przystojny. No pan reklamuje to, no tak. No. Dzięki. No, to wiesz, no to jest tak, że kto by nie chciał, no to wiesz, no, nie no, jak to mówią, ładnemu we wszystkim ładnie, nie? Tak, kurde. Jeszcze jedno. No. O, tak, popatrz na mnie. O, takie. A nie, weź kusin, to ja sobie zrobię to dla siebie, będę miał. No ale to... oprócz tego też zajmuję się fotografią artystyczną. Bywałem wystawiany. W ogóle, wiesz, uważam tak, że sztuka powinna być pewnego rodzaju flirtem intelektualnym z widzem. Zresztą widać to na moich zdjęciach. Oczywiście tych artystycznych. Zapraszałeś kogoś? Nie, nie. Wy zapraszaliście, nie? Nie, nie, nie. Musimy pogadać. No wejdź. No wchodź, sami swoi. No ty, Rafał, napijesz się czegoś? Ja, wiesz co, mogę. Co robicie? Przy pracy pokazujemy Igora, już takie fajniejsze zdjęcia chcemy zrobić, takie wystylizowane. A ty już jak u mnie jutro? Dokładnie to samo, no to co jutro tam u ciebie mamy zrobić. No mów. Co się stało? No właśnie nic się nie stało. Nie będę z tym czekał do środy. Przecież mogę pogadać z ojcem, żeby udostępnił nam magazyn jutro wcześniej? Obejdzie się. Mogę pokazać teraz. Teraz? Teraz mam sesję z Rafałem. To zajmie tylko minutkę. Nie, spoko, dla mnie to nie jest problem. Moglibyście to wyłączyć? Nie chciałbym, żeby to gdzieś... Jasne. Wyłączone? Wyłączone.
Byłem zmuszony zwołać zebranie grupy w trybie pilnym. Być może nie wszyscy wiecie, a konkretnie ty, Lauro, że odwiedził mnie wczoraj nasz współczłonek i napompował sobie na głowie ogromny balon, demolując mi przy tym całe mieszkanie. Balon! Baton! Batonie, ja wiem, że teraz odrywamy cię od pracy, ale czy mógłbyś nam wyjaśnić tutaj zebranym, na czym polegała ta wczorajsza twoja akcja? Gdybyś dał mi wczoraj dojść do słowa, to wiedziałbyś, w jakim kontekście miałaby się pojawiać moja postać. No tak, mówimy o twojej półnagiej postaci z ogromnym balonem na głowie. No. Tak, właśnie tak. No dobrze, zamieniamy się w słuch, proszę. Wyobcowanie, odczuwanie inności, emocjonalnej samotności. Ale przestań się tłumaczyć. Chciałbym przede wszystkim, oprócz tego, że prosić cię, abyś nie przychodził... Przepraszam bardzo, ale odnoszę wrażenie, to znowu do niczego nie prowadzi. Posłuchaj uważnie. Subtelnością nie wygramy prowokaliów. Intelektualnym flirtem nie wygramy prowokaliów. Im mniej, tym więcej nie wygramy prowokaliów. Tego możesz być pewien. Jeżeli natychmiast nie wymyślimy czegoś... Pracuję w charakterze wyskakiwacza. Traktuję to jako element performansu. Kiedy straszy dziecko, to myślę o sobie jako o wcieleniu zła całego świata, którego to dziecko jeszcze nie doświadczyło. Zapisuję pierwsze zdania strachu, bólu, zła, brudu na czystych kartach tych dzieci. No tak, ale czy teraz praca w charakterze wyskakiwacza powiedziałeś, że to traktujesz jako performance? Czy to nie jest trochę tak, że się sam oszukujesz? No i co o tym sądzicie? Pato? Laura? Ciekawe. Panie Irku? Panie Irku? Baton! Pojebało cię? Co? To boli! Ma boleć, zostało 3 dni! Koniec subtelności! Kurwa, baton! Kurwa! Co się z tobą stało? Wciągnąłeś mnie to wszystko, naobiecywałeś! Torpedujesz moje wszystkie pomysły. Potrafiłbyś mnie skrzywdzić, żeby wygrać? No odpowiedz. Potrafiłbyś mnie pociąć za te 3 dni? Robisz to? Czy mam to zrobić sam? Jak zwykle. Sam. Zawsze czułem, że byłem stworzony do czegoś więcej niż do pomagania ojcu przy elektrośmieciach. Albo do robienia fotek do gazetki z supermarketu. Zawsze.
Już. Wszystko okej? Chodź. No. No chodź. Laura, podejdź, chodź też. No chodźcie. Baton. Słuchajcie. Wszystko będzie dobrze. Mam pomysł pojutrze zebranie nadzwyczajne. To nie jest koleś, z którym będę kontynuował cokolwiek. Łaził za mną po ostatnich prowokacjach. Wyłaził ten szczękościsk. To już koniec. Za 3 dni będzie po wszystkim. Marzy mi się złoty strzał. Za te 3 dni. Właściwie nie ma wyjścia. Mówi się, że sztuki nie da się opisać za pomocą bezdusznych liczb. Że matematyka bywa czasem sztuką, ale sztuka nigdy nie jest matematyką. Otóż według mnie gówno prawda. Nie spałem od 30 godzin. I przewertowałem niemal każdy aspekt. Niemal każdy. Najbardziej nagradzanych performance'ów ostatnich 10 lat i najsłynniejszych, najważniejszych ostatniego ćwierćwiecza. I mam tu kilka danych. Za pomocą których da się, moim zdaniem oczywiście, wyciągnąć wzór na performance idealny. Ultimate performance, jak powiedzieliby Amerykanie. To jest wykres. Wykres trendu samookaleczania w sztukach performatywnych w ostatnich 10 latach. I tu sprawa jasna. Gdyby nie ostatni festiwal w Toronto, na którym wszystko zgarnął jakiś Włoch. Widać to tu. Mimo prób reanimacji denat. Niestety. No i można się zastanawiać, czy to wyjątkowa sytuacja, czy nawrót tendencji. Moim zdaniem to pierwsze. Jechałbym dalej, porzucając wątek samookaleczania. Na początku pomyślałem sobie, że to wariactwo. Dalej myślę, że to wariactwo. Golizna w galerii jest trendem. Nie no, wydaje mi się, że to jest... To jest ciekawa propozycja. Ale im więcej wykresów i tabel nam pokazywał, tym bardziej byliśmy pewni, że wiemy, co należy zrobić. Mimo, że nic nie padało wprost, tym klarowniejsza wizja performansu kształtowała się w naszych głowach. No. I to chyba już ostatni wykres. Motywy apokaliptyczne w sztukach performatywnych i odbiór festiwalowy w przeciągu ostatnich 10 lat. No, i tutaj widać wyraźnie. Wzrost na styku milenialnym i wielki spadek zaraz po... Nawrotu można się spodziewać w 2011-2012 roku, zaraz przed końcem świata, ale teraz nie będziemy sobie zawracać tym głowy. No i to chyba już formalność. P równa się N plus K. Kiedy skończył mówić, wszyscy dokładnie wiedzieliśmy, co zrobimy. Pokazał jeszcze wzór idealnego performansu. Ale to już była formalność. Że to jest ten moment, to jest ta chwila. To jest tak, jak mój kolega mieszka na wioseczce malutkiej. Z jednej strony jest pole, z drugiej strony fabryka ciastek. Nie w zależności od dnia, z której strony zawieje, to albo czuć ciastkami, albo obornikiem. No i teraz czuję, że pachnie ciastkami. Chociaż cały czas wiało od strony pola.
Bergson z Wielkiej Brytanii z performancem pod tytułem Korpor Akcja. Trochę nie fair, no bo to akurat jest miejsce dla niepalących. A teraz przed Państwem performance grupy Szczękościsk. To, co wydarzyło się potem, wszyscy wiedzą. Grupa Szczękościsk stworzyła performance idealny i występ do dziś cierży tytuł najchętniej oglądanego działania artystycznego w historii. Z miejsca zostali okrzyknięci objawieniem festiwalu i świata sztuki w ogóle. Igor wiedział dobrze, że to nie koniec, że aby zbudować legendę, trzeba natychmiast rozwiązać grupę w tajemniczych okolicznościach. No i tak zrobili Skubańcy. Każdy, już jako nowa gwiazda świata sztuki, poszedł w swoją stronę. Baton na ten przykład miał swoje tournée po Azji, Australii, dokonując performance lunaparkowego wyskakiwacza. Igor zaś, poza prelekcjami na akademiach sztuk pięknych całego świata, pokazał świetnie przyjętą wystawę fotografii na temat obiektów pożądania ery konsumpcjonizmu. Chyba tak to było. Laurze poszło chyba trochę gorzej. Podobno też jeździ po świecie, ale słyszałem, że śpiewa do kotleta. Nie wiem dokładnie. Na pewno żadne tam galerie. Ja teraz udzielam wywiadów na temat początku Szczękościsku. Sam stałem się trochę Szczękościskiem i każdemu mówię trochę co innego, żeby nie było nudno. A poza tym robię to, co robiłem całe życie. Reparuję kaloryfery. Tylko w trochę innych okolicznościach.